żebyśmy niedługo was oglądali w drugą stronę w autobusie, żeby to was złapała, że jedziecie za chwilę w drugą stronę. Tego wam bardzo, z całego serca wam życzę. W czym pani pomaga najbardziej swoim rodakom, którzy tu przyjeżdżają? No, próbuję na przykład im pomóc w dobraniu jakichś rzeczy, bo nie wszyscy po prostu proszą, więc wolimy same zapytać, żeby po prostu jakoś im pomóc w tym, no i jeszcze jakiś transport lub przenocować ich gdzieś, bo też tutaj po prostu ludzie proponują miejsca, jakieś ośrodki i takie tam rzeczy. Ile pani historii teraz tutaj się usłyszała już, jeżeli chodzi o opowieści, bo przecież przy tych tłumaczeniach to też pani dostaje historię też od swojej rodziny pewnie. No tak, no na przykład jedna pani w ogóle nie miała co ze sobą wziąć, bo 3 dni siedziała gdzieś w bunkrze jakimś i po prostu jak najszybciej wyjechała, więc no nawet nie miałam ze sobą w ogóle nic. Byle co wzięła, żeby po prostu stąd uciekać. A pani rodzina gdzie teraz jest? Jest w centrum Ukrainy, ale tam dzięki Bogu póki co jest dobrze. Aha, czyli że tutaj na razie nie przyjeżdżają do Polski? Nie. Mówią, że będą bronić dom i będą bronić po prostu miejsce, gdzie mieszkają. Думаємо, що якнайшвидше закінчиться та війна, але зараз воєнний стан. В Україні, що не знати, яка там, що там буде, яка обстановка. Тоді ми вирішили їхати сюди, до родини, хто тут є, щоб нас якось пригостили, виручили з такої обстановки. Думаємо, надіємося, що ненадовго, але ніхто не знає, що. Бо дуже, дуже ситуація складна, дуже боляче, дуже сумно покидати свою рідну домівку і їхати в чужу країну. Дуже, дуже вдячна, я знаю, я чую, я дуже вдячна вам, всім полякам. Ви справді щира нація, які нас підтримуєте якнайбільше. Дуже, дуже вдячні вам. Просто нехай вас Бог всіх благословить, всього вам найкращого. І ми надіємося, що з вашою підтримкою нам Бог допоможе перемогти. Дякуємо вам дуже.